Cześć, witajcie w kolejnym odcinku programu cyklicznego. Jak widzicie za mną, kadr jest dzisiaj lekko zmieniony. Pojawił w nim się mój cube. Cube, na temat którego porozmawiam z wami chwilę, myślę, że nawet dłuższą chwilę w niedzielę w TikToku. Chciałbym wam krótko opisać historię tego roweru. Dosyć w niekonwencjonalny sposób mi się wydaje, bo będzie to historia z małym twistem. No ale nie chcę wam tutaj nic spoilerować, oglądajcie TikTok w niedzielę i wtedy będziecie wiedzieli, co mam na myśli. A w sumie to może ten kadr jeszcze bardziej zmienimy, żeby tak na ten rower po prostu wsiąść i tam wam przedstawię trzy dzisiejsze newsy. No to jedziemy. No, tak lepiej. Dzisiaj oczywiście trzy tematy, jak zawsze, a zaczniemy sobie od tego, że właśnie śpieszę się do domu, żeby zdążyć na odsłuchanie audycji Wjechało na Weszło FM, której gościem będzie Karol Dziambor. Jak to publikuję, to audycja pewnie jest już do odsłuchania i do tego was bardzo zapraszam, no bo już Karol udowodnił, że bardzo fajnie się go słucha, jak ma i ma wiele do powiedzenia w temacie kolarstwa ogólnie, ale także i o przełajach fajnie się wypowiada. Także odpalajcie sobie Weszło FM, audycję Wjechało Adama Probosza i Igora Błachuta. No i oglądajcie, na pewno jest fajna audycja. Druga wiadomość jest taka, że wiele osób wspominało o tym, że ciekawe, czy Nino wystartuje na Mistrzostwach Szwajcarii w przełajach. On sobie startował na nartach biegowych. Tymczasem Lars Foster z tego samego teamu co Nino Schurter, czyli Scott SRAM, został mistrzem Szwajcarii. Bardzo ciekawe, jaką formę będzie Lars prezentował w sezonie. No dlatego, że w sumie tam w końcówce sezonu zeszłego udowodnił, że jest bardzo, bardzo mocny. Kurczę, ale sapie to. Muszę zwolnić. Ja bardzo długo na rowerze nie jeździłem. Za długo. Przy okazji, wbijajcie na mojego Instagrama i jak będę rzadko wrzucał zdjęcia z roweru, to znaczy, że się opierdzielam, i mi piszcie w komentarzach, że mam więcej jeździć, że mam ruszyć swój leniwy zad. Bo tak właśnie będę sapał, a tego nie chcemy. No i trzecia wiadomość a propos jeżdżenia zimą na rowerze, chociaż jak widać ta zima jest taka prawie 10 stopni dzisiaj. No i jako, że zimą wszyscy też chcą się ścigać, nie tylko w przełajach, no to już niebawem startują zimowe cykle Cezarego Zamany i Grzegorza Weissa, czyli Nortek MTB zimą i Poland Bike Winter Marathon. No i zobaczymy, jakie będzie to ściganie. To są oczywiście trochę krótsze dystanse niż normalnie, no ale na pewno to jest jakieś takie fajne rozgrzanie się przed sezonem. No a patrząc na aurę, to raczej nie będzie tutaj jakiegoś ścigania po śniegu i lodzie. No chociaż nie mówmy hop, bo jeszcze może być różnie. Już kilka razy było tak, że o tej porze roku było ponad 10 stopni, a później jeszcze przyśroniło. I tak jak mówię, nie zwracajcie uwagi na to moje lekkie posmarkiwanie i to sapanie, no bo tak to jest, jak człowiek się opierdziela. A moje zatoki też różnie reagują. No, to dzisiaj taki był rowerowy program cykliczny. Trzy wiadomości w skrócie. Karol Dziambor w audycji Wjechało FM. Lars Foster mistrzem Szwajcarii w przełajach. No i startują zimowe cykle maratonów Mazowi i Poland Bike. Ja oczywiście jak zawsze zapraszam was do tego, żeby na bieżąco śledzić nasze filmy, to co dla nas nagrywam. Bardzo ładnie proszę o subskrypcję. To jest bardzo pomocne w rozwoju. A dla lepszego pozycjonowania filmu zawsze te parę łapek w górę też jest fajne. Będę starał się w miarę pogody jak najczęściej nagrywać w terenie, no bo jednak kanał o rowerach nagrywany w pokoju to nie do końca to, co chciałbym robić. Natomiast jakiś tam przyczyn technicznych jest to zdecydowanie prostsze do wykonania w takich warunkach.
ale dla mnie to też jest fajna motywacja wyjść na rower, coś nakręcić. Widzimy się jeszcze w niedzielę w TikToku, gdzie będę opowiadał o tym oto pięknym i cudownym moim rowerze, czyli o moim staruszku Cubie z 2012 roku. Tymczasem się odmeldowuję. Do zobaczonka, cześć!